proszę Państwa, dzisiaj czytamy Pismo Święte. No powiedzmy, że to, które i w śmietniku leżało, bo to właśnie było to chrześcijańskie pismo greckie. No, troszeczkę na temat przypowieści. Może nam która z tych przypowieści się spodoba. 20 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 1 do 16. O tych denarach, o tych pieniądzach, że abyśmy nie byli chciwi na denara. Królestwo niebios podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny 3, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: no bo u Żydów nie było ateisty, u Żydów nie było bezrobotnego. Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. I rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny, otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, żemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. No to stąd to zdanie wzięło się to i po świecku przysłowie, bo to się zeswietczyło, proszę Państwa, po jakimś czasie wiadomo, że biblijne przysłowia też są, a właściwie to były najpierw, a teraz są też, bo one były pozmieniane, poprzerabiane. Także zaglądajmy do słownika etymologicznego. Co, skąd, z czego się wzięło i pochodzi. Etymologia, pochodzenie słowa. Także bardzo ciekawa przypowieść, że tam jedni, ci pierwsi pracowali, proszę Państwa, cały dzień i dostali denara, a potem się nad tymi zlitował, to też dostali po denarze, ale tamci byli wściekli, że musieli tyle robić, tyle pracować, no ale widzicie Państwo, umówili się na denara, to nie powinni byli rządzić tutaj tym właścicielem tej winnicy, prawda? No i teraz, jeżeli ja tutaj do domu zaproszę, no to ten do tego może mieć wątpię, ta do tego może mieć wątpię, a w końcu do mnie, że ja się zlitowałam i przyjęłam przybyłowicza na zimę, tam za parę groszy. No, o to więc ta mówi: och, bo ja to teraz będę musiała 250 zapłacić. Ja mówię: no jak twoja córka, jeszcze chcesz córkę tutaj na parę dni, potem na wieki wieków, amen, sprowadzić do Warszawy, no to jak on płaci 150, jak przybyłowicz płaci grosze, 150 zł, to ty możesz 250, tak, aby było 400, i tylko o to chodzi. Tu jeszcze jest prąd, też podnoszą, Innogy podnosi, proszę Państwa, myśmy zawarły umowę i jakaś blać się wpieprzyła jeszcze i potem, jak żeśmy zawarły umowę, że ona wzięła tę umowę jakby tak 24 zawarta, potem była zdjęta. Następnego dnia, od 25 kwietnia, znowu mamy nową umowę, a
kwietnia dawno już nie ma. Ale jakaś blać tam wlazła, namieszała, że te babki się pomyliły i po prostu zerwały umowę. Ja w międzyczasie kupuję żarówki w Innogy oszczędnościowe, a ta babka, moja znajoma, do mnie dzwoni i mówi, czy to ja zerwałam umowę na prąd, na energię, na dostarczenie. Ja mówię, nie. No to szybciutko do mnie, bo tutaj coś się nam pomyliło, przepraszała w imieniu pracownicy, ale ja podejrzewam, że tam musiała nawrócić znowu ta siwa baba ze spółdzielni Sław. No przecież Litka mówi, że widać, że Żydówa. No to widzisz, ona na 100%, a Janek Witek o tobie mówił, że ty jesteś na 5%. I już do ciebie przychodziły listy z biura antykorupcyjnego. No to żeś dobrze tam naczarowała, nakręciła w tej swej Akademii Możliwości. Akademia Możliwości, której to instytucji jak instytucji, ale takiej firmy tak nie ma. No ale bardzo ładnie się nazywa, to sobie można na wizytówce załatwić. No teraz już, jeżeli chodzi o telefon, dużo załatwić nie można, bo jak ktoś dzwoni, to wiadomo, kto dzwoni, jest imię i nazwisko tego kogoś, podejrzewam, że może nawet i PESEL, prawda? Bo jak ktoś bierze kredyt w banku, to oni odróżnią ciebie od razu po PESEL-u. No, po PESEL-u. Niekoniecznie imię, nazwisko, oczywiście dla potwierdzenia imię i nazwisko. Także dzisiaj, proszę Państwa, ja wstałam lewą nogą, ale oczywiście, że jestem nie jestem przesądna. Wydukałyśmy sobie, proszę Państwa, z Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, wersety, czytaj, od 1 do 16. Bardzo ciekawe to jest. Czyli głównie no, Ewangelia Mateusza zawiera najwięcej ciekawych przypowieści. W ogóle w Ewangelii Mateusza tu wcześniej mamy powiedzonka, niebezpieczeństwo, bogactw, nagroda za dobrowolne ubóstwo, że ktoś może się poświęci, nie to, żeby tam w klasztorze pracować, dobrowolna bezżenność, o, takie rzeczy, dobrowolne, Jezus błogosławi dzieci, bogaty młodzieniec, może o tych dzieciach, wtedy przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie. A uczniowie szorstko zabraniali im tego, no bo to oni są docent, doktor habilitowany, a dzieci to są głupie, bo tak mówi się, że dzieci są głupie. A to nie wolno tak mówić. Lecz Jezus rzekł, dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd. Wiecie Państwo mniej więcej o co tu chodzi. Dzieci nie kłamią, dzieci są fajne. A Jezus już miał wokół siebie też, widział, co tam z tyłu nadchodzi. Faryzeusze i Saduceusze, bo oni byli zawsze zazdrośni, że to ludzie z Jezusem rozmawiają, a nie z faryzeuszami i Saduceuszami. Ano właśnie, takie baśnie. Także co tu jeszcze mamy ciekawego takiego w Ewangelii Mateusza? Nielitościwy dłużnik, nierozerwalność małżeństwa, obowiązek przebaczenia, owca zabłąkana, upomnienie braterskie, podatek na świątynię, druga zapowiedź i męki, spór o pierwszeństwo, zgorszenie, przyjście Eliasza, uzdrowienie epileptyka, pierwsza zapowiedź męki, warunki. Ja tak po żydowsku czytam, czyli Ewangelię Mateusza, dochodząc do samego początku, a mam tutaj dopiero 17 rozdział, przemienienie Jezusa. No i tu kościołów pełno narobili zdjęć w tym Nowym Testamencie katolickim. Nowe żądanie znaku, tak po żydowsku czytamy, idąc do początku, 16 rozdział. Kwas faryzeuszów i saduceuszów, wyznanie Piotra, proszę Państwa. Może o tym kwasie. Przeprawiając się na drugi brzeg, to piąty werset mówi, uczniowie zapomnieli wziąć z sobą chleba. Jezus rzekł, uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów, saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili, nie wzięliśmy chleba. Jezus poznawszy to rzekł, ludzie małej wiary,
Czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych 5 chlebów na 5000 i ile zebraliście koszów? Ani owych 7 chlebów na 4000 i ileście koszów zebrali? Jak to nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam, lecz strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Czyli widzicie państwo, że nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Kobieta kananejska, uzdrowienie nad jeziorem, drugie rozmnożenie, prawdziwa nieczystość, spóro tradycji. Jezus chodzi po jeziorze, uzdrowienie. Ścięcie Jana, już ścięli go, patrz. Pierwsze rozmnożenie chleba, wyjaśnienie przypowieści o chwaście, przypowieść o skarbie i perle, przypowieść o sieci, Jezus w Nazarecie, przypowieść o chwaście, przypowieść o ziarnku gorczycy i zaczynie. Cel przypowieści, wyjaśnienie przypowieści o siewcy. Prawdziwi krewni Jezusa, tu może z 12 rozdziału przeczytamy Ewangelii Mateusza, prawdziwi krewni Jezusa. Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. Ktoś rzekł do niego, oto twoja matka, twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł, oto moja matka i moi bracia. Bo kto wypełnił wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Także widzicie państwo, to co tutaj ten Rydzyk mówi o rodzinie i cała ta, proszę państwa, filozofia 500+, to niby jest dobra, ale ona nie jest oparta na prawdzie. Ona nie jest oparta na Biblii. Bo jak ja Elżbieta w 20, akurat tak się stało, nie musiało tak być, w 20 wieku zawsze mówiłam o rodzinie, żeby rodzina była silna w prawdzie, ale żeby czytała, znała, studiowała, w czyn wprowadzała Słowo Boże, to o to chodzi w prawdzie. No to w 21 wieku teraz wszyscy już chcą tę Elżbietę, no nie z Anglii, nie ze Szwecji, tylko ja mogę tak powiedzieć, że ze Szwecji na balonie przyleciałam i was tak tą Biblią nastraszę, że tak jak wyście te Biblię wyrzucili do śmietnika, to ja was zasypię tymi nowymi testamentami, czyli Nowym Testamentem. Tak was tu w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, jako langstrungowa zasypię, że padniecie trupem. Dziady, czytajcie. A oni to tylko, aby się nażreć, aby się nachleć. Państwo zobaczą, ten Przybyłowicz, on cały czas, tak jak to Rysia mówi, chodzi do biblioteki i w tej bibliotece wypatruje, no przy okazji, jak kiedyś jeszcze w 2014 roku był największym twitterowcem w Polsce, to teraz wypatruje, gdzie, co by tu zjeść. Jeżeli OPS odebrał mu prawo do obiadów, no nawet on może się już odzwyczaił, jak u kapucynów podje, tu podje, no to właśnie wyszukuje takich wernisaży, gdzie by dużo dali jeść, a potem jeszcze przy okazji się nachlać i sobie piwa nakupić, bo jeszcze OPS jakieś pieniądze daje. Także proszę państwa, te babki z OPS-u, to w ogóle one się przestraszyły, bo ten Przybyłowicz Wiesław oszukał, że nie dostał pieniędzy, rzeczywiście nie dostał pieniędzy, a w OPS-ie jest tak, że co pół roku jest kontrakt, kontrakt się pisze na pół roku, no to on, proszę państwa, nie dostał. No ale jak dostał, to myślał, że już Pana Boga, prawda, za nogi diabła, za ogon, że złapał. Już czuje się pewnie, jak u siebie w domu. Niech się tak ten Przybyłowicz pewnie nie czuje. Bo to nie można tak, nie wolno w ten sposób postępować. Żeby za koszt państwa, na koszt państwa, prawda,
chlać. No i tutaj, proszę Państwa, my jesteśmy świadkami. Ja tu mam Litkę, no myśmy się zlitowały nad Przybyłowiczem, proszę Państwa. Litka, wtedy kiedy ja jestem w pracy, po prostu chodzi o to, że mnie nie ma. Nie muszę mówić, gdzie ja pracuję, ja nigdy nie mówiłam, gdzie ja pracuję i nie chcę mówić, bo to po co komu potrzebne zresztą. Jak mnie w domu tu nie ma, to ta Lipska pilnuje, żeby on przyszedł w miarę trzeźwy. Oczywiście, że przyjdzie jak przyjdzie, ale jeżeli przyjdzie po pijaku, no to nie daj Boże. Wiesiu, jeszcze raz tylko, przyjdź na czworaka. Nie możesz wchodzić na tę klatkę pijany. Jesteś tylko gościem, jesteś tylko na chwilę. Myśmy się zlitowali i pod tym warunkiem. Czy ty wiesz, co to jest umowa? Czy ty wiesz, co to jest warunek? No to człowiek, który uważa, że jest najmądrzejszy na świecie, on tego ma nie wiedzieć? No ale głupiego Jasia, chytry salceson, prawie już urobiony mazowiecki, może zgrywać. No niestety, Wisław Przybyłowicz jest z Olsztyna, ale też nie o to chodzi, że jest z Olsztyna, ale zachowuje się całkiem jak salceson mazowiecki Anita. Tam, gdzie drzwi się otwierają, ona wszędzie włazi, a jeszcze nie powie adresu, gdzie jest. To nie to, żebyśmy ją tam szpiegowali, śledzili, chcieli ją udusić, tylko po prostu ona, jak gdzieś wejdzie, to ona nie wie, gdzie ona wejdzie. O to chodzi, że ona nie wie, gdzie ona wejdzie. To tym bardziej, tak jak to mówi Ryszarda Czubak, ona jest tą żebraczką. Borysia mówi, słuchaj, że ta Anita jest żebraczką, bo tam, gdzie drzwi się otwierają, tam wszędzie ona wchodzi. Ja mówię, słuchaj, Rysia, ona może być twoją, po prostu może być twoją córką, bo ty, Rysia, jesteś taka stara. Ona mówi, coś ty, przecież ta Anita jest ode mnie starsza. No i tak się ludzie droczą, no bo wiadomo, że nie chcą. Teraz dzwonimy do Rysi. Rysia. Czubakę. Rysia nasza Czubakę. Nie, no dobrze, dobrze, no Rysia śpi, bo dzisiaj taki wolny dzień, to można sobie wypocząć. A dzisiaj pewnie nic nie ma, prawda? Ty, co? Mówię, cholera wie. Aha, cholera wie, cholera. No, a słuchaj, dzisiaj... No, na tej brukselskiej? Nie, na Jakubowskiej. A, na Jakubowskiej. Ale, a był tam Przybyłowicz? Nie. Nie było, bo tam na tej Jakubowskiej, to ja pamiętam, że 4 lata temu byłam, to, tam tak dużo ludzi przychodziło, a teraz to nie chcą ludzie przychodzić, bo tam tego 5 zł żebrą za to wino. No to więc 5 zł można dać, ale jak już po 8 zł chciała, no to coraz wyżej. No, ja bym też taki sklepik chciała otworzyć, co bym zarobiła. No, tak żeby tych Przybyłowiczów odpędzić. Wiesz, przy okazji miałbym sobie zarobek, a tych Przybyłowiczów bym odpędziła, tych grubasów z tymi brzuchami, bo oni cały czas to się rodzą. No. Także więc, rodzą. Także słuchaj, ja już dzisiaj, jak spotkasz Przybyłowicza, to powiedz, żeby on udał się do Ani Warsza. Ona się nazywa Ania Warsza, to jest jedyne nazwisko takie tu w Warszawie. Ona tak mówiła, że w książce telefonicznej nie ma. On sprzedał jej psa za 20 zł i po prostu jak ją przeprosi, to ona może go przyjmie. Ja dzisiaj drzwi zamykam i już się go nie wpuszczę, dlatego że on tu znowu mędy wczoraj sprowadził. Nawet na 5 minut go nie można zostawić, bo ja byłam w bibliotece w Buwie. Tam oczywiście do 9 ja byłam do wpół, ale już tu 7 puszek
na drzwiach wisiało, 7 puszek pustych, przedziurawionych sznurkami przekolonych, tak wiszących jako dekoracja. Ja mówię, dam tutaj tę dekorację jako apendiks, wizualizację Radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. I te puszki już będą, proszę ciebie, wyciąć. Właśnie wyjmuję z lewą ręką tu z puszki, bo je schowałam przed przybyłowicem. O, te puszki, proszę ciebie, o, poczekaj, z tej reklamówki, żeby on tego nie widział, bo on jak jest pijany, to myśli, że to będzie tak, wiesz, wisiało. Także głupi przybyłowic, słuchaj, wczoraj dostał Marka Grechuty jakieś takie 4 płyty w jednym, proszę ciebie, CD, i on, ja tu do siatki, tu było w siatce włożone, w moje ciuchy włożył od zakonnicy i tak dalej, i ja myślałam, że może on jak był taki pijany, i on tutaj szukał w tej siatce, wziął Grechutę, coś tam jeszcze, i poszedł, bo on nauczył się od Breżniewa handlować serki, sprzedawać, no to jak ma Grechutę, to chyba więcej dostanie. I będzie miał na wódkę, znaczy na piwo, no na wódkę to może niekoniecznie. No, patrz jaki pierdolnięty, patrz jaki pierdolnięty, a nie umie sobie kapci od zajam, ja mówię, wieciu. Po co ty moje kapcie bierzesz? Idź do zakonnicy, dostaniesz kapcie, ona być może ci znajdzie nowe jakieś, bo ludzie jadą do Ameryki, zostawiają cały tu dobytek u zakonnicy, ona ma pełno jeszcze inne pokoje ciuchów. No, także, a on nie poraczy się, bo u kapucynów, on jest tam u kapucynów, tam mają całe magazyny tych ciuchów. Ja jak zawaliłam raz Ewkę Kabaję, kobylastą, tą człap-człap, nie, tutaj to miała eksmisję na Saskiej Kępie, nubijska jeden. No, człap, człap, człap. No. One się umie wszędzie zaplatać. Tak, one się... Tak, i ona ma przecież nogi, balony. Tak, balony, nogi, balony, tak, tak. I dostała ciuchów takie czarne do Teatru Wielkiego prosto, co nikt z tego nie bierze, bo ludzie się wstydzą w tym chodzić. Ona chodziła po Teatrze Wielkim, Galerii Opera, i dobrze się czuła. No, no. Także widzisz, Ryszardo, no, aha, bo o tej Ewie. Ale ten przybyłowicz jest głupi, bo skoro on żre u tych kapucynów, bo jemu zabrali, wiesz, jedzenie, wiesz? Tutaj... W tym barze, on gdzieś tu na Gagarina jeździł. Tutaj na przykład tak, Jan Witek miał bar tu przy działkach. Jak on się nazywał ten bar? Jak, każdy bar ma swoją nazwę śmieszną. I on jeździł tam i one nie przyznały mu obiadu z OPS-u i nawet ta renta, te 602 zł nie przyszło, a przyszło spóźnione, on poszedł tam się awanturował i on coś kłamie, że z Olsztyna to przychodzi, ja mówię, co ty pieprzysz, OPS jest jeden, tylko musisz co pół roku się podpisać, zawrzeć, ona ci w oczy spojrzy, czy ty nie pijesz, czy nie masz czerwonych oczu, bo jak przyjdzie pijak, to chyba z pijak... No nie podpiszę! No co ty, Rysia, no. I tego. Ja już nic nie chcę go straszyć, nic nie będę mówić, ale dałam mu tutaj informację, że Ania Warsza, wysłałam tam SMS za darmo, przecież tak nie kosztuje. Ania Warsza, przyjdę dzisiaj do ciebie. Wiesław Przybyłowicz. Tylko wpuść mnie. No i tego, kocham cię. No i ta Ania Warsza, bo raz była, proszę ciebie, Beksiński miał w Buwie, ona przyszła, wernisaż. Takie posiedzenie, jakieś soczki, takie, wiesz, a ja tam z góry z tych komputerów zeszłam, tak fajnie było. Bardzo piękne malarstwo Beksińskie. I była Ania Warsza i ona powiedziała o tym Przybyłowiczu, słuchaj, przecież on u mnie trochę mieszkał, myśmy się tak trochę kochały, wiesz, ale słuchaj, on po prostu potem mi groził, że mnie zamorduje, wiesz, takie teksty. Ja mówię, to ty powinnaś do dzielnicowego pójść od razu do kryminału zgłosić. To by jego wsadzili, daliby mu jeść w tworkach. No nie wiem, gdzieś go by musieli, bo skoro jest groźny dla środowiska, on wszystkim straszy. No. Ania Warsza, to jest taka, wiesz, ona pasuje do Warszawy, bo ma ona, to nazwisko ma. Ania Warsza. Także Rysia, jak chcesz zadzwonić, to szybciutko już 514-162-372 zadzwoń. Och, cześć koleżanko, bo ona chodzi w takich okularach, ma takie okularki, wiesz? I taka jest chudziutka i taka cichutka, skromniutka, taka pokorniutka.
fajna. I on z nią chodził kiedyś, wiesz. I ona go raz wyrzuciła, jak zakonnica Breżniewa. I potem po jakimś czasie znowu on się do niej zwrócił, jak zakonnica przyjęła Breżniewa, jego żona. I dała mu jakieś buty, a ja mówię do Breżniewa, a dlaczego buty, dlaczego buty? A mi to na znak, że mnie przyjmuje. Ja mówię, ona to był zawsze się opiekowała i te serki ci dała, 30 serków. To on pod Pałac Kultury Stalina i Lenina poszedł i zhandlował, dostał 40 zł. Gdzieś tam ma na zachodnim takie wtyczki, że worek śmieci wyniesie domu. Obiad baba, a on na obiad gotowy, pełny łasy jest. Łasy. Niekoniecznie na kutasy, ale na kiełbasy. W obiedzie takie. No. I ten Breżniew, ja raz widziałam je w Breżniew. Co ty z jakiegoś baru wychodzisz z zachodniego? Co ty? On mówi, bo ja, on tam obiady je. Breżniew jest chytry i coś tam, wiesz, pomoże jej tam pozamiatać ze stołu, posprzątać, popilnować, żeby jakie co tam kto nie... Chytry, chytry Breżniew, słuchaj, bo Breżniew jest gruby, jest tłusty, salceson i jak on upadnie, to mu kość się nie pęknie, nie złamie się. Natomiast jak ten Przybyłowicz by tak upadł, to by od razu się połamał, bo jest chudy. Ona jeszcze suchotnica. Suchotnica. No tak, suchotnica jest, no właśnie.